No cóż, u mnie kończenie jakichkolwiek gier się ślamaczy. Wiecie, w końcu już od dłuższego czasu jeszcze nie skończyłam pierwszego God of War'a, a już zabieram się za następnego God of War'a z podtytułem Ragnarok. Dzień dobry, tutaj Koza Syryjska, dziś zagramy Ragnarok na PlayStation 5, no to jest też dostępne na PS4. No to jest to podsumowanie, ale nie będziemy dużo spoilerować, bo jeszcze gry nie ukończyłam. Ech, moje tempo kończenia jakichkolwiek gier jest przerażające. Co teraz? Chodźmy. Burza nie odpuszcza. Przygotuję je. Mieszek. Muszę się upewnić, czy nie ma tego widocznego kontrolera? Wiecie. Widzę, że udało mi się. Mam nadzieję, że Fenrir się wyspał. Może teraz będzie w stanie coś zjeść. Jest. Bardzo chory na tyłu się. Wiem. Wczoraj czuł się trochę lepiej. Przez chwilę. Ale jeśli będzie jadł, może jest nadzieja. No. Słyszysz? Tak. To ona? To ona. Bariera jest blisko. Czego się? O ja. Zaczyna się jazda. No, nie udało mi się. No, no, szarowano. Musimy ją zgubić. Drzewo? Drzewa lecą. Mało brakowało. No i znowu niewyrabia na zakręcie. Długo nie wytrzymam. O, szczek. No, już tam. Nie zmuszaj mnie do tego. Coś musiało się stać. Przekroczyliśmy barierę. Udało się. Wracajmy do domu. Speki, Svana, hop! Przepraszam, że nie strzeliłem. Nie chciałem, żebyś strzelał. Wciąż się łudzę, że da ci spokój. Uratowałeś ją. Zabiłem jej syna. Nigdy mi tego nie wybaczy. Wiem. Śmierć Baldura naprawdę sprowadziła Fimbulwinter. Cały czas pada śnieg. Kiedyś się jeszcze ociepli? Kiedyś. Ale najgorsze wciąż przed nami. Musimy być silni. Dobra. Mhm. Nie słyszę go. Zawsze się wita. Mateusz. Fenrir! Wszystko dobrze? W porządku. Już dobrze. Wiem. Też tęskniłem. Gdzie jedzenie? Wciąż głodny? Dalej, mały. Musisz jeść. Jedz! Co? Za dużo? Bardzo ładnie. Dobry win. Atreusie, zostało mało czasu. Musisz się przygotować. Na co? Przecież jeszcze je, on chce żyć. On umiera. Dobry wilczek. Odważny. Szybki i silny. Odpocznij sobie. Dobrze? Dam sobie radę. Możesz już odejść. Musisz to zrobić. Ćwiczmy. Co? Nie. Jest środek nocy. Noc nie powstrzyma naszych wrogów. Czemu? Po co? Nic, tylko ćwiczymy i ćwiczymy, ciągle. To nie wystarczy. Nie możemy się ukrywać. Nie ukrywamy się. Szykujemy się do bitwy, na którą nie jesteśmy gotowi. Chodźmy. Czas ucieka. Według przepowiedni Fimbulwinter poprzedzi Ragnarok. Będzie wojna. Loki powinien działać właśnie teraz! Nie skończę mojej opowieści kryjąc się tu. Powinienem wyruszyć, dowiedzieć się, kim jestem, kim jest Loki. Nie pozwolę ci się wdać w walkę z bogami. Nie chcę z nikim walczyć. Chcę odpowiedzi. A jeśli one doprowadzą do wojny ze Skardem? Może tego chciała matka. Nie mamy pojęcia, czego chciała. Się nie dowiemy. Proszę. Zostaw mnie samego z Fenrirem, nim go pochowam. Dobrze. srogie oblicze rozpoznałbym z daleka. Zdradzisz mi, co poszło nie tak? Wilk nie żyje. O nie. Nie Fenrir. Jak chłopak to przyjął? No proszę. Chcę go powołać. O, niech to. W porządku, bracie. Dobrej nocy. Kratosie? Dołączysz do mnie? Gotów? Idziesz, jakby na barkach siedział ci sam Emir. To twoje łowy. Pójdę za tobą. Dobrze, panu raku. Świeżo zabity. Przynajmniej nie cierpiał. Jak rozumieć te pomruki? Powiedz, co ci chodzi po głowie? Ścigamy drapieżnika. Tak, wilka. Wilki zabijają. To naturalna kolej rzeczy. Tym razem się mylisz. Podejdź powoli. Spokojnie, mały. Chcemy ci pomóc. Prawda? Nie, zostań! Chodźmy. Chory wilk, którego znaleźliśmy za granicą zaklęcia, znalazł drogę do środka. Mówiłam, że tak się stanie. To nasza wina. To nie była nasza sprawa. Aż do teraz. Problemy nie muszą pukać nam do drzwi, żeby stać się naszą sprawą. Jeśli możemy ograniczyć szkody, które wyrządzi, powinniśmy działać. Mamy się ukrywać i siedzieć bezczynnie? Nie ukrywamy się. O. Mam sama je powiem. Mój siłek. No. Hej. 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 No i okazuje. Atreus. Dlatego cię wołałem. Poszedł pogrzebać wilka i nie wraca. Już dość długo. Musi być w pobliżu. No to na dzisiaj to oczywiście wystarczy, więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia.